Postaram się zmieścić krótkie przynajmniej informacje i przekazać drogą antenową. Natomiast skoro już mam przed sobą te raporty dotyczące trzęsień ziemi, patrząc na mapę, proszę Państwa, która jest prawie cała czerwona w Europie, aż po daleką Azję, i są to tylko wydruki z ostatnich dni tego roku, nawet nie od pierwszego, bodaj niech spojrzę, od 2 stycznia bieżącego roku. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy, o czym trudno wiedzieć, jeśli ktoś, jak to się mówi, nie trzyma dzisiaj ręki na pulsie i sam nie śledzi tego, co się wydarza. To znaczące trzęsienie ziemi, o którym dowiedziałam się i pragnę Państwa uwagę zwrócić, abyście Państwo sobie sami obserwowali, bo jak mówię, ten rok będzie rokiem troszkę dziwnym dla ludzi, więc może troszkę z większą powagą ludzie podejdą do tego, czego nie do końca rozumieją, i zaufanie skierują tam, gdzie więcej wiary i zaufania będzie potrzeba. Owe trzęsienie ziemi, dosyć znaczące, 4,7 w skali Richtera, przydarzyło się, to jest 11 stycznia bieżącego roku, 45 mil od Wrocławia, to jest w odległości 75 mil od Poznania, 215 od Warszawy, i zostało odnotowane jako znaczące trzęsienie ziemi. Natomiast to, że Europa zaczyna się trząść, to w miejscach, w których dotychczas nie występowały takowe zjawiska, zresztą nie tylko Europa, Państwu wiadomo, że przecież i Chicago nie za bardzo należy do aktywnego rejonu sejsmologicznego, a też i odzew pewnego przecięcia się płyt tektonicznych coraz bardziej rezonuje w tym kierunku, i ten teren, którym dzisiaj się nie będę zajmować, mając na myśli Chicago, również wcale nie jest, proszę Państwa, zupełnie wykluczony od podobnych wydarzeń w zbliżającym się czasie. Patrząc na raporty, aby Państwu nakreślić przynajmniej, jak wygląda obecny czas aktywności sejsmologicznej na terenie kontynentów, które zostały już dosyć mocno rozbudzone sejsmologicznie. Z raportów, patrząc na wyciągi z połowy dnia wczorajszego, raptem z połowy, proszę Państwa, wyciąg był w godzinach porannych, więc i jeszcze kilkanaście godzin brakowało do zakończenia doby, już było 25 trzęsień ziemi odnotowanych w Geological Survey, jak również w poprzednich dniach, które skrótowo Państwu niesamowite przedstawię, 51 trzęsień ziemi zarejestrowanych 13 stycznia bieżącego roku. Jeśli chodzi o 12 stycznia, 34 trzęsienia ziemi, 11 stycznia 40 trzęsień ziemi, 9 stycznia 31 trzęsień ziemi, 8 stycznia 44 trzęsienia ziemi, 7 stycznia, to jest 7, to jeszcze należy do 7, kochani Państwo, 34 trzęsienia ziemi, 6, 37 trzęsień ziemi, 5 stycznia 46 trzęsień ziemi i nie do wiary 4 stycznia, drodzy Państwo, i niezwykle dużo zaznaczonych na czerwono, czyli tych znaczących trzęsień ziemi na świecie, w ciągu jednego dnia 85. Nie tracąc czasu, nie wchodząc w głębsze analizy, to jest cały czas dostępne. Jak mówię, nie będzie przekazywane przez media korporacyjne, natomiast Państwo sami możecie śledzić sobie te raporty sejsmologiczne na stronie internetowej USGS. Podaję Państwu http://earthquake.usgs.gov. Powtarzam, earthquake.usgs.gov. I tam oczywiście, wchodząc w quakes, czyli w trzęsienia ziemi, otworzycie sobie Państwo wszystkie raporty, codziennie jest to raportowane.
natomiast do wiadomości publicznej ma to być nieprzekazywane poza nielicznymi. Dlaczego? Myślę, że Państwa inteligencja uratuje mnie od odpowiedzi na to pytanie. Teraz przechodzę przynajmniej do jednego, patrzę ze względu na czas artykułu zapowiedzianego. Chciałam przytoczyć dwa, niestety nie uda mi się, o przesunięciu biegunów magnetycznych i zmiany na Ziemi, procesu niezwykle związanego z procesem zmian świadomości na naszej planecie. Ale ten temat i ten artykuł być może wykorzystam do przybliżenia tego tematu, kiedy we wtorkowych tajemnicach świata się będę na nim bardziej skupiać. A o opóźnionych zmianach ziemskich biegunów to jest krótszy artykuł i na niego na pewno zdążę, znajdę czas, aby przekazać. Dotyczy opinii holenderskich uczonych, którzy donoszą, że pole magnetyczne naszej planety staje się coraz mniej stabilne i do zmiany miejsc ziemskich biegunów magnetycznych może dojść zupełnie szybciej, aniżeli twierdzą to dzisiejsi naukowcy, jak ludzie myślą. Jak twierdzą eksperci, ta zmiana może mieć wpływ na wszystko, proszę Państwa, od nawigacji, łączności poczynając, a na składzie atmosfery kończąc. 4 maja minionego roku został opublikowany w internecie raport brytyjskiego magazynu Nature Geoscience, który podaje, że zmiana miejsc biegunów występowała w ostatnich 200 milionach lat częściej aniżeli we wcześniejszych okresach. Odkrycia tego dokonali naukowcy kierowani przez naukowca z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii. Oczywiście na podstawie badań geologicznych, czyli formacji skalnych, które zawiązały ślady tych zmian na naszej planecie od kilku miliardów lat. Także trzeba to oczywiście traktować z przybliżeniem, bo nasza nauka ciągle szuka odpowiedzi i nie można, powołując się na jakąś kolejną teorię zdobytą przez naukowców, hermetycznie trzymać. Zresztą w ogóle w tej chwili bardziej bym zalecała Państwu elastyczność w przyjmowaniu informacji, aniżeli takie kategoryczne trzymanie się dogmatów, które ustala nasza nauka. Jakby nie było, te badania i te poszukiwania, które naprawdę są wielkimi wysiłkami naukowców, bo to przecież też ludzie i też chcą żyć, nie tylko ludzie skazani na to, co nauka powie, tylko ci, którzy jeszcze czują, podczuwają się do tego, że mają w sobie odpowiedzialność i pragną znaleźć rozwiązanie tych dziwnych wydarzeń, które są na naszej planecie. Przed tymi naukowcami akurat chylę czoło i z wielkim uznaniem zaznaczam ich aktywność w czasie obecnym, bo oni prawdziwie szukają rozwiązania. I przy okazji przekazują bardzo ciekawe informacje, uczulając jakby myślenie, świadomość ludzką na to, że w istocie coś dzieje się na planecie. Państwo jesteście w bardziej komfortowej sytuacji, bo macie dostęp do informacji, gdzie jest przekazywana informacja o ratunku i to się uczyni, bo jeśli ktoś myśli, że misja Faraon, projekt Cheops nie dojdzie do skutku i nie zostanie włączony system, nie wiem jak to traktować, komentować nie będę, albo jest to naiwnością, albo jest to jakąś zupełną pychą ludzką, bo tak naprawdę umierać na Ziemi boi się każdy. I bez względu na to, jak ktoś interpretuje w mediach publicznych to zjawisko, kiedy przychodzi do domu i zamyka się w czterech ścianach, to wierzcie mi Państwo, że umierania i śmierci boi się tak samo. Bez względu na to, czy jakikolwiek strój nosi, czy koronę, czy choćby dwie korony na głowie miał, jest takim samym człowiekiem w obliczu takich wydarzeń, jak najmniejszy z najmniejszych ludzików na planecie Ziemia. Te same zachowania, te same reakcje budzą się w ludziach, dlatego konsolidacja w poszukiwaniu i zintegrowaniu się tam, gdzie ratunek istnieje, byłby niewątpliwie pokazaniem, że rodzaj ludzki dojrzał do istot myślących. Jeśli tak się nie stanie, w istocie za brak myślenia można będzie zapłacić wysoką cenę. Ale powracając jeszcze na dwa słowa przed zakończeniem programu do artykułu, który rozpoczęłam Państwu przytaczać, wiąże się on ze zmianą biegunów magnetycznych, które się cały czas przemieszczają w sąsiedztwie biegunów geograficznych. I
to, co się dzieje obecnie i bardzo dziwne sytuacje powoduje, ponieważ nawet nawigacja wewnętrzna ptactwa zmieniającego w czasie różnych pór roku. The preceding program, pół żartem, pół serio, was sponsored by BCN Productions. This is WPNA.